Dobrze, 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 uderz! Brawo, brawo, brawo!
Twardo, twardo, panowie, twardziej, bo z tego nic nie będzie. Tak jest! Jeszcze raz twardo! Twardo! Tak jest, dawaj młody ślik! Jedziemy, dawaj! Jedzie niego, jest! Wszystko do niej! Dawaj do niego! Z góry, Jaro! Dobrze, dobrze, Jaro! Dobrze! Twardo, Arek, twardo, twardo, tak jest, twardo, jeszcze twardzie. Bardzo na niego, bardzo nie da się odwrócić. Już tyle. Tak jest. Skóry. Bardzo. Dlatego, że się jedzieś bardzo. Tak jest, ekstra młody. Jeszcze raz. Super, tak jest. O co chodzi. Dobrze. Dobra, dobra, nie. Wystójmy! Szlisk! Tak jest! Graj, graj, graj! Jedź Benek, jedź Benek! Wodek sta zajmij ją! Mało nas! Mało! O to chodzi! Dobrze było! Bramkarz! Dzisiaj mecz z Zepkami, ciężki przeciwnik, zawsze z tą drużyną się gra źle, dlatego że to jest drużyna z naszego powiatu, każdy który gra przeciwko Brzozowi z naszego powiatu gra na całego. Dzisiaj widziałem, że w drużynie z Zdebek też były pewne braki, my oczywiście też mamy braki związane z tym, że podchodzili od nas zawodnicy i uzupełniamy kadrę teraz zawodnikami z juniorów. Mecz w pierwszej połowie raczej kontrolowaliśmy tutaj przebieg spotkania, nawet ta gra nam się układała, bardzo dobrze chłopaki rozgrywali piłkę tutaj z środka boiska. W drugiej połowie, gdy zeszli nasi kluczowi zawodnicy, czyli tutaj Jacek, Czciański i Hubert, ta gra troszkę nam siadła, ale ogólnie jestem zadowolony z tego meczu, dlatego że był to pierwszy mecz nasz, mój w tej drużynie. Widzę, że drużyna zagrała z charakterem, to jest dla mnie bardzo ważne. My będziemy się starać tutaj poprawiać tą grę i żeby kolejne mecze były jeszcze lepsze niż od tego, prawda? Ogólnie chciałem podziękować bardzo chłopakom za walkę, za determinację i za dzisiejsze spotkanie. Oceniam ten mecz raczej na plus. No, piłka nożna, każdy wie, jest grą, która nie do końca zawsze jest sprawiedliwa. Dzisiejszy mecz jako inauguracja oceniamy słabo. Moją drużynę też nie najlepiej zagrała drużyna gospodarzy. Wynik do końca nie jest sprawiedliwy. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich, no i niestety wracamy dzisiaj bez punktów z Brzozowa. W pierwszej połowie Brzozowia przeważała, stwarzała sobie sytuację, oddawała dużo strzałów z dystansu. Po jednym z takich strzałów zdobyła bramkę. Fakt, że to było dosyć dużo szczęścia w tym strzale, ponieważ była piłka po rykoszecie, wpadła nieszczęśliwie bramkarzowi za kołnierz. Ale w drugiej połowie Brzozowia opadła sił i wydaje mi się, że druga połowa była pod nasze dyktando i mieliśmy swoje sytuacje, niestety nie udało się ich wykorzystać. Przede wszystkim skuteczności zabrakło. Mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy słupek, nie wykorzystaliśmy karnego, także z pewnością popracujemy nad skutecznością, która zawiodła dzisiaj.